Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Snapcraft. Tak jest, drugi odcinek drugiego sezonu, można tak powiedzieć, oraz 52 odcinek ogólnie serii Snapcraft. Nie widzieliśmy się tydzień, gdyż tradycyjnie przyszedł piąteczek, a ja wam wrzucam kolejny odcinek serii Snapcraft. Ale co dziś? Pewnie to was najbardziej zastanawia. Okej, tak więc pewnie zauważyliście, że mam malutkie lagi. Bardzo malutkie. Tak, dlaczego? Przez pewną rzecz, którą robiłem jakiś niecały tydzień temu na live'ie, a mianowicie moją... pokój, może tak nazwę, pokój, gdzie zbieram sobie tak właściwie exp i emerald. A co tutaj jest? To za chwilę. Powiem wam za chwilę przykrą historyjkę, ale zobaczcie. To dotyczy mojego setu. Mam już diamentowy set, zobaczcie. Wszędzie mam mending, najlepsze enchanty. Najlepsze enchanty to zdobyć nie problem, gdyż mam farmę rybek, gdzie często fajne książeczki mi lecą, ale i też farmę expa, można taką powiedzieć, gdzie zdobyć książeczki i exp nie trudno naprawdę. Zobaczcie, wszędzie mending. Czyżbym znalazł villagera, który sprzedaje mending? Oczywiście. Gdzie on jest? Był tutaj. Nie uwierzycie mi pewnie, nie rozumiem was, możecie mi nie wierzyć, że miałem takiego villagera, ale dzisiaj właśnie go straciłem. Dzisiaj była u mnie burza, a ja sobie tak grałem Minecrafta. I sobie po prostu tutaj stanąłem. Tutaj mniej więcej stałem sobie, a wczoraj miałem, tak wiecie, zostawiłem Minecrafta i wyszedłem na 20 minut, gdyż wiecie, burza, trzeba tam przed deszczem pochować jakieś tam rzeczy i takie, tego typu pierdoły. I kiedy wracam, jedyne co widzę to pusty wagonik, stojący tutaj w rogu zombie i rozwalony mostek i to szkło. I tutaj ogólnie ten kawałek mostku został zniszczony. Moja... wydaje mi się, że to było tak. Creeper sobie tu wszedł, zobaczył, bo chyba zostawiłem tu otwarte jedne drzwi, tego nie jestem właśnie pewien, chyba miałem otwarte drzwi i sobie Creeper tu zobaczył mnie i wybuchł. No i wszedł sobie tutaj zombie, zabił villagera i tyle. No niestety, kurde, straciliśmy chyba najlepszego villagera, jaki może być. I obawiam się, że teraz go tak prędko ponownie nie znajdziemy. Bo co ciekawe, w tamtą stronę jakieś 300 kratek znalazłem chatkę wiedźmy, czyli i bagna, bo to ze sobą się łączy. I prawie, że na bagnach wioskę villagerów. Czterech tam miałem tych wieśniaków bibliotekarzy. Niestety żaden już nie sprzedaje mending, znaczy już. Kilka dni temu tam to znalazłem i wtedy też żaden nie sprzedawał, więc teraz też pewnie nie sprzedaje. Tak więc pomyślałem, że niedługo zrobimy tutaj jakiś brinder, bo tutaj widzicie... Troszeczkę się pozmienił teren. Chciałem tutaj sobie ładnie tutaj obgrodzić. Tu zrobiłem niedługo tunel na spawn. Niedługo. Tutaj sobie obgrodziłem i miałem farmę trzciny cukrowej. Czekajcie, ja chyba wiem dlaczego mam też takie... A nie, dobra, 12 czanków. Trzciny cukrowej. Troszeczkę przeniosłem do magazynu, ale jeszcze troszeczkę tu jest. Pozbierałem, na razie mi tyle starczy. Trzcinę cukrową handlowałem z villagerem. Ale niestety go nie mamy, ale będziemy go mieli. Gdzieś tu zbuduję jakiś brinder dla villagerów, nieduży. I będę sobie robił taką selekcję, wiecie. Tak, dobra. Albo dobra, jeszcze, tam mam coś wam do pokazania, ale to za chwilę. Pozbądźmy się tych lagów. Przedstawię wam pomieszczenie, w którym sobie zdobywam exp. Pamiętacie, tu była farma krówek. Ale krówki mi się zabiły i tutaj mamy coś innego. Mamy tutaj farmę villagerów. Miałem troszeczkę problemów na live, dosyć dużo myślałem, jakby ją zrobić, ale myślę, że wyszła mi fajnie. Mam aktualnie tutaj ponad 850 villagerów. Tfu! Kurczaków, co ja gadam. Mam na myśli kurczaków. Taki mam tutaj jajeczka. Jajeczka wrzucam do tej skrzynki. Ale też jajeczka wpadłem do tego hoppera, tam mamy dispenser i to się samo przez się po pewnym czasie zapełnia. Ale jak ja tutaj z tego korzystam? To za chwilkę. Czekajcie, zejdźmy sobie tutaj. Odwrócę się i nie będzie lagów zaraz. Znaczy będą mniejsze, o, widzicie? Nawet to po ludzku wygląda. I uwaga, tak się prezentuje moje pomieszczenie, gdzie trzymam niepotrzebne mi ilości piórek. Będę niedługo musiał je
A, zrobię chyba taką skrzyneczkę, gdzie będę je wrzucał, one będą się niszczyły, bo po co mi to trzymać, i tak nigdy z tego nie będę korzystał. Jajka, w razie co, jakby mi nie miał żadnych tam jajek i by mi farma przestała działać. I tutaj kurczaczki, ale strasznie mało kurczaczków proporcjonalnie wobec tych piórek, prawda? A to dlaczego? Ponieważ mam tutaj pewnego pana, którego ściągnąłem sobie z tej wioski na spawnie. I on skupuje 16 surowych kurczaków za jeden emerald. I mam dużo emeraldów. Ponad stack bloków emeraldowych, tam jeszcze z hakiem. I tak sobie sprzedaję. Pokażę wam, o. Biorę i dostanę 4 emeraldy. Nie, 2. Muszę chwilę poczekać, on się odświeży. Bo czasem się nie odświeża. To też jest smutne i potem muszę zrobić coś takiego. No nie rób mi wstydu teraz. O, odświeża się, ja biorę troszeczkę więcej kurczaków. No teraz powinienem dostać 4 dodatkowe. Widzicie, 4. Kolejny. Już 8. I mamy ponad blok już emeraldowy. No i oferta się odświeżyła. No widzicie, tak sobie można tutaj handlować. Kurczaczki idą, nie muszę tego składować. W ogóle ten magazyn będą się pomniejszył, bo tego nie będzie mi potrzebne, jajka sztylu nie potrzebuję. Tutaj coś fajnego myślę zrobię, może więcej villagerów. Może coś takiego. Tutaj natomiast mam takie pomieszczenie, które zazwyczaj mam zamknięte. Potem sobie tu podchodzę, poskakuję i otwieram sobie tutaj, żeby mi małe kurczaczki nie uciekały. Musiałem tutaj postawić śnieg, gdyż pół blok to za mało. Małe kurczaki mi tu spierdzielały stąd. Ale zobaczcie. W ogóle ile mam tutaj villagerów z tymi? No 870, zobaczcie. Czekajcie, wyzepnę się. Klikam tutaj przycisk. Uwaga, i zobaczcie. Piston zabiera te kurczaki. Ten tłok pistona je zabierze. Widzicie? One spadają i to jest genialne według mnie. Co ty tu robisz? Cześć! No cześć, mój mały, jaki ty fajny jesteś. Ach, śnieg nie działa. Czemu te małe stąd wychodzą? No kurde. Będę musiał włączyć tą farmę. No, wskakuj. Co jest? Potworne lagi. Dobra, czekajcie, ja je zabiję, bo tak się nie da. Tak więc tak się prezentuje nasze zbieranie expa i tych pierdół. Dobra, czekajcie, ja to odłożę. Czekajcie, coś jest tutaj, muszę jeszcze troszeczkę. O, i tutaj. Piórka odkładamy natomiast tutaj. Tutaj upieczone. I tutaj surowe. Dobra, tych się zaraz popozbędziemy, bo mi są kompletnie niepotrzebne te małe tutaj biegające tak sobie. Muszę coś pomyśleć nad tym systemem, żeby tutaj mi te małe skurczygnaty nie spierniczały. Gdyż jest to troszeczkę irytujące, szczerze mówiąc. Dobra, jeszcze troszeczkę tutaj. Okej, kolejną. Tak. Myślę, że pod koniec odcinka wam jeszcze puszczę jakiś taki fajny timelapse, kiedy będziecie widzieli, jak szybko tutaj się emeraldy zdobywa, handlując z tym villagerem jednym. Będę chciał sobie wziąć troszeczkę węgla, żeby handlować tutaj z tą ofertą. No i troszeczkę tutaj będę kupował tego, czasem trochę to. Ale okej, dobra, mam prawie 50 level. Czekajcie, gdzieś mi tu exp utknął, bo się buguje. Czyżby tu gdzieś? Nie. Chyba tu za ścianą, ale nie jestem pewien, szczerze mówiąc. Nie, tam jest kurczak, to go niech sobie żyje. Czekajcie, no gdzieś mi ten exp spierniczy, no. Dobra, gdzieś tu był. Ale już nie ma. Okej.
no coś się z tym pomyśli. Na razie nie dziś. Ale dobra, tutaj mam pewne mój zegarek taki, który mogę czasem włączyć i wyłączyć. Niestety on jest strasznie powolny, ale jak będę mógł już pójść do netheru, jak wyjdzie 1.10, pierwszy snapshot, to będę miał, wiecie, kwarc, będę mógł zrobić komparator. Co za tym idzie, będę mógł robić lepsze zegarki, szybsze. Dobra, idziemy natomiast teraz, tutaj już wam pokazywałem, troszeczkę chyba tu się pozmieniało od ostatniego odcinka. Tutaj mam tyle śmieci, wiecie. Tutaj jakiś ciekawy łuk, na przykład to jest ciekawy, albo wędki będę wyrzucał. Odrobina siodeł. Jakieś rybki, 50 name tagów i część książek. Dużą część przeniosłem już sobie tam do magazynu. A tu wrzucam niepotrzebne mi narzędzia, które było wie czasem. Dobra. Tu mam oczywiście moją sypialnię. Tutaj mam enchanting. Aż mi szkoda tego wózka zabierać, bo tutaj był mój ulubiony villager. Tu się natomiast pozmieniało. Troszeczkę przedłużyłem magazyn, tu zostawiłem kilka ramek na nowe przedmioty, jakie dojdą do 1.10. I uważajcie, dużo czasu, kiedy na przykład czekałem, jak mi tutaj się jajka rozbiją i dużo kurczaczków wylezie, pochodziłem sobie po kopalniach, więc chyba możecie się zgadywać, ile udało mi się, że tak powiem, diamentów znaleźć. To jest zgadnie ktoś? Piszcie w komentarzach. Od razu mówię w rudach, ile bloków rud. To jest gadnie? Tak? No to dobra. Mam nadzieję, że albo teraz piszecie, albo napisaliście. Uwaga. Gotowi? To za chwilę podejdziemy. Tu wam jeszcze pokażę troszeczkę drewienka, troszeczkę... O, tu nie powinno być. Chociaż nie. To powinno. Okej. Jeszcze to odłożę tutaj. Pięknie. Dobra. Gotowi? Tam, dam, ale mi się głos mamie. Tak, prawie 2 staki bloków żelaza, troszeczkę złota, ponad stak bloków rudy diamentu, ponad stak bloków emeraldu. Kolejne teraz tutaj od cholery bloków rudy redstone'a, troszeczkę lapisu i tak dalej. No, pomalutku uzupełniamy zapasy. Tak. Okej, więc myślę, że moglibyśmy sobie to rozkopać. Co wy na to? Ja też jestem na tak. Tylko jeszcze się przekimamy. Okej. Ale chyba i tak już się rano robiło, więc... whatever, jak to się mówi. Dobra. Powiem wam, że dzisiaj jest piątek, kiedy wy to oglądacie. Myślę, że jeszcze dzisiaj albo jutro... Nie, myślę, że na dzisiaj jeszcze wieczorem pojawi się live, na którym tutaj troszeczkę się pobawimy, więc... Zapraszam serdecznie. Live może być nawet dłuższy, myślę, że coś koło 3-4 godzinek. Tutaj będzie dużo zabawy, mam nadzieję. Troszeczkę ogarniam ten terenik tutaj. Czekajcie, mam fortunkę. Ile tych tutaj rud jest. Na live'ach też troszeczkę rudy zebrałem. Czekajcie, tu nie postawiłem. Dobra. I uwaga. No myślę, że będzie coś koło 3,5 staka ogólnie diamentów. Ze wszystkich tych rud. No już mamy pół staka. Już prawie, że cały stak. No, mamy stak. No może 3,5 staka to nie, ale 2 co najmniej będą. I to co najmniej. No, jak nie lepiej. 2,5 staka rudy, myślę. Coś koło tego? No prawie, 2,5 staka rud. 2,5 staka ogólnie diamentów. Ach, się przejęzyczyłem. Czyli sporo. Na długi czas mi to starcza i tak będę często chodził jeszcze do kopalni, bo 1.10 pierwszy jest na przykład prawdopodobnie za prawie tydzień wyjdzie. A tutaj tak naprawdę nie ma prawie, że nic do roboty jeszcze. Mam pewne ograniczenia związane właśnie między innymi z tym netherem. O, dobra. Że nie mogę pójść do netheru. Tak za dużo farm też nie chcę tu budować, nie chcę odkrywać terenu. Ale może i nawet farmę żelazo, ten brinder na pewno... Myślę, że na dzisiaj na live'ie. Bo dzisiaj, tak, dzisiaj będzie live. Dzisiaj na live'ie zrobimy ten brinder, ogarniemy tutaj ten teren, ten tam tunel. Chociaż tunel może już będzie na live'a, zobaczymy. Może po odcinku jeszcze do niego usiądę.
Może zaczniemy jakąś małą, prowizoryczną farmę żelaza, żeby no to żelazo nam się robiło. Taką naprawdę małą. Coś jak miałem na poprzednim świecie. Tak. No. No i co by tu więcej? Chyba tyle chciałem wam w dzisiejszym odcinku zaprezentować. Chyba. Tak. No mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. I... no, myślę, że zostawicie tą łapkę w górę, na co liczę osobiście. Dobrze, no nie, nic się tu nie zmieniło. Jak mi szkoda tego villagera, no. Tak więc okej, mam nadzieję, że wam się teraz ten timelapse spodoba, z tego zdobywania emeraldów. Okej, ja zabieram sobie tutaj ten węgielek i życzę wam miłego oglądania i do usłyszenia dzisiaj wieczorem na live'ie. Musisz na nim koniecznie być. Do usłyszenia.